Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Devil May Cry 3. W ostatniej misji zdobyliśmy ranking S, dzięki czemu możemy dzisiaj w zakładce Action w Customize zakupić sobie umiejętność żądła Stinger. Za 2500 ta umiejętność jest niesamowicie przydatna, ponieważ jest to umiejętność, która pozwala nam dźgnąć przeciwnika naszym mieczem z taką prędkością dobitną. I rozpocznijmy zabawę. Damn it! You guys totally wrecked my shop, and I haven't even named it yet. You're gonna pay for that. Bijemy pasek loadingu. Dobra, druga misja. Pierwsze co zbieramy do tej gwiazdy życia, to jest nasza apteczka. Przywraca pewną ilość życia. Ha! Stinger! To jest właśnie Stinger, to co... To jest właśnie Stinger. Na drugim poziomie będzie jeszcze dłuższy. Ja sobie troszeczkę przyciszę grę, żebym tak się nie wydzierał. O wiele lepiej. No chodźcie. A, mogłem nawet nie przerywać tego komba, bym niesamowicie dużo zdobył za to punktów, ale i patrzcie, i tak już jest w tym momencie. Basta. O! Czyżbym temu kolesiowi skopniaka zasadził? To jest dosyć niespotykana sytuacja. No chodź, no chodź, no chodź, no chodź. Nie ma co, w tej grze nie ma co komentować, tylko oglądać jak się nasuwa. Dzisiaj będziemy właśnie walczyć z pierwszym bossem, jaki jest w tej grze. No, nie wyszło mi to trochę, chciałem zrobić... To jest... Dobra, chciałem zrobić kombinację, ale niestety mi nie wyszło. To jest przeciwnik, którego nie jesteśmy w stanie uderzyć naszym mieczem, będziemy zawsze mieli ogłuszenie. Będzie nasz miecz się odbijać, a my będziemy robić tylko... Tak, idealnie to przedstawiłem. O, jak widzieliście przed chwilą. Dlatego musimy na niego namierzyć i do niego strzelać, on zawsze wybuchnie. Może on także zrobić a la kamikadze, wybuchając zanim się do niego zbliżymy, a dokładnie w momencie, kiedy właśnie jesteśmy blisko niego, to wtedy wykonuje atak kamikadze, po którym nie dostaniemy z niego żadnych sfer, czyli kul czerwonych, a oczywiście wybuchnie i możemy stracić dużo życia. O stary, ten koleś już chciał mi uderzyć. Ale mu się nie udało niestety, bo jestem lepszy. Come and get me, bitch. I teraz pierwszy boss. Ta muzyka. Wiele specyfikacji. Nie strzelamy do niego, tylko po prostu się z nim napieprzamy. Ten boss mnie zawsze przerażał w dzieciństwie. Ho! O kurde, ty Mendo! Shit! Mam cię! W momencie, kiedy będziemy od niego uciekać... Nieładnie! Niestety... Kurwa... Nie mam jak się obrócić w tym momencie. Trochę sterowanie w momencie uniku, czyli tego obrotu, jest trochę zrywane. Straciłem przez to niefajną ilość życia. No ale niestety, nie szkodzi. Dobra, muszę dokończyć. Nie należy od niego się odsuwać i do niego strzelać, bo w pewnym momencie on wykona... Zaraz wam pokażę co. To! I właśnie takim atakiem może bardzo nam łatwo zdzielić. Później będą jeszcze jego potężniejsze formy, w których będzie wykonał takie ataki aż 3. I właśnie nawet w momentach, kiedy jest tak ogłuszony. Ale już został pokonany, tak więc spokojnie możemy oglądać cutscenkę. Ha!
razu wam mówię, to nie jest łatwe, co ja tu robię na tym padzie. Ja może pokażę jakiś taki pojedynczy filmik, w którym pokazuję, jak wykonywać dane umiejętności, ataki i kombinacje. Wierzcie mi, że naprawdę ja tak zapieprzam po tym padzie, że czasami dziwię się, czy czasem szybciej nie flapię. Co? Nie, nie o to chodzi. No po prostu bardzo szybko. It's been nearly a year since we last met. Where does the time go? No doubt, you've got some fun planned for me. Right, Virgil? Powiedzcie, że będzie S. Czas... Uuu, niestety tylko A. Dla mnie to jest wyjątkowe niestety. Na możliwe, że przez to, że wtedy te dwa obrażenia dostałem. Stylish powinienem mieć na S, ponieważ... Nie, o 4500 jest dopiero, a miałem 4439, to jest bardzo niefajne. I znając życie od 2000 sfer dostaję S. Czas, no, nigdy nie patrzę na czas, bo czas jest niesamowicie ciężki do zrobienia S. Dobra, kolejna misja, jeszcze jedną przejdziemy sobie w tym odcinku. I come well. Doesn't it excite you? The Timinagru has revived. The Great One, who once ruled this earth as the medium between the human world and the demon world. Isn't it a magnificent view? The greatest minds of their time, those who revered evil, constructed this glorious edifice. Now, after two millenniums of confinement, it can at last fulfill the purpose for which it was intended. That's none of my concern. Did he have it? Of course. He's taking good care of it. After all, it is the only memento left from the mother you both lost. But he has no idea of its true power. Interesujące ułożenie tych przeciwników, co? W trójkę. O, co za zaskoczenie! Misja trzecia! Tak, w tej grze właśnie jest taki fajny, specyficzny elemencik, że przed każdą misją jest pokazana właśnie ukryta liczba. Jeżeli cofniecie się do poprzedniego odcinka, zauważycie, że na pudełku od pizzy był numer 1, a w misji drugiej, na billboardzie przy ostatniej scenie, jak Dante miał miecz na plecach, na karku, to był właśnie billboard z numerem 2. Tu byli ułożeni przeciwnicy. Ja będę na nagraniu dokładać jeszcze w obrabianiu te momenty, w którym są tam te numerki, żeby ich wam nie pokazywać, nie mówić o nich w trakcie cutscenki.
ale wierzcie mi, że to jest naprawdę bardzo fajny smaczek. Wydaje mi się, że mamy 10 tysięcy. Tak, mamy 10 tysięcy, możemy kupić Stinga na levelu drugim. Bądź Drive'a. Natomiast ja nie chcę żadnych z tych umiejętności na razie kupować. Ja dokładnie wiem, co ja będę chciał kupić w danych momentach w grze. I ja na pewno do nich wrócę. Światło trochę może wydawać się takie bardzo połyskujące, czy coś w tym stylu. Wierzcie mi, że to tak oryginalnie nie wygląda, po prostu emulator ma błędy graficzne w przypadku światła tutaj. Tak samo będzie w grze God of War 2, będzie taki klon, półprzezroczysty klon właśnie Kratosa, chodzący za mną w każdym momencie. Kick Jump. To jest, pokazuje nam, że możemy zrobić podwójny skok, jeżeli będziemy przy jakiejś ścianie, to się od niej odbijemy drugi raz. W ten sposób. Ale to nie jest istotne w tym momencie. Tutaj mamy kolejny rodzaj przeciwników. Oni są dosyć upierdliwi w pewnych momentach, ponieważ będą takim jakby dashem do tyłu unikać naszego ataku mieczem i jedynie będziemy mogli w nich strzelać. Jednak strzelając nawet do nich, czasami oni nie dają się właśnie tak odepchnąć, jak ten, do którego akurat strzelam. No i to jest upierdliwe, no co mogę powiedzieć. No. Na szczęście te dwa knypki zostały rozrypane. Ha, spowolnienie. YOLO. Nice. Jakbym miał Stinger na poziomie drugim. O! 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 Dobra, teraz możemy strzelać, jeżeli tylko trafię kolesia. O, jak widzicie, wykonał właśnie salto kamikadze. Nie wiem, czemu tak się nazywałem. Ale po prostu sam siebie zarypał. I tylko 3 sfery z niego dostaliśmy. O dziwo dostaliśmy cokolwiek, jestem z tym faktem zaskoczony. Najwyraźniej to były tak ma ilość pieniędzy. O! O! Nie ma! Muszę się skupić na wbiciu trochę komba. Bo tutaj nie będziemy... Nie, będziemy w sumie mieli dużo okazji na wbicie Stylisha, przynajmniej. Najwyższy poziom combo, który jest najtrudniejszy do wbicia, przynajmniej. Welcome to Travis, nie, to też źle. Dobra, był sweet. To mnie cieszy. Pokazuje nam, że możemy tam przejść przez te drzwi. W tej grze oprócz tego, oprócz tych właśnie fajnych numerków pokazujących misje, są jeszcze takie sekretne miejsca, w które jak po prostu pójdziemy, to dostaniemy 2000 hajsu. Tak mi się wydaje, że 2000 właśnie. Możemy podejść do tych na przykład tu rzeczy. The town is devoid of life. Either town people had fled in fear of demons or they just fucking died. No shit. Wejdźmy do środka. Już w pierwszej części pamiętam, że były miejsca tego typu, które pozwalały nam na zdobycie takiej dodatkowej ilości kasy. Mamy niebieskie drzwi, które otwierają się po wykonaniu jakichś tam czynności. Drzwi, Boże, niebieskie bramy oraz czerwone bramy, które właśnie w przypadku których trzeba wyrżnąć wszystkich przeciwników, żeby się odblokować. Można rozwalić wszelkiego rodzaju tutaj przedmioty, za co dostaniemy dosyć dużo pieniędzy. Breakables, no właśnie, mówią nam tutaj, że są ukryte właśnie rzeczy za takimi rzeczami. Logika. O, i właśnie, jeżeli będziemy się zbliżać do czegoś takiego, to wyskoczy tylko wielka łapa, która nam trochę życia zabierze. Śmiechy, ślichy. Wielka łapa wyjdzie i żeby nam spawać. Tutaj są beczułki, które rozwalimy. Tutaj jest niebieska sfera. Taka duża niebieska sfera przywraca bardzo dużo życia. Mnie się wydaje, że nawet... dwa takie paski, bo te paski będziemy potem zwiększać tego życia. Możemy mieć dwa takie super długie, jeżeli będziemy znajdywać takie specjalne przedmioty, które dzisiaj także przedstawię w tym odcinku. Ale normalnie, jeżeli mamy pełne życie, to taka niebieska sfera... Boże, zielona sfera. Dalton ze mnie jebany, chociaż nie jestem daltonistą. Tak bardzo. Nie, mam problemy z zielonym i żółtym. Taka zielona sfera jest w stanie nam dać 300, równowartość 300 czerwonych kul. Tutaj właśnie była taka maszynka, którą musieliśmy uderzać naszym mieczem, żeby właśnie się aktywowało i rozwaliło nam to. Tu mamy shotgun. I tak, w trakcie rozgrywki możemy mieć dwa rodzaje broni siecznych oraz dwa rodzaje broni palnych. Oczywiście mamy nieskończoną ilość amunicji, jesteśmy tu na cheatach, ale gdyby tutaj była... Szczerze,
Ja spodziewam się, że po tym, co dali nam w Devil May Cry 5, czyli DMC 2, to ja się spodziewam, że w Devil May Cry 6, jak będą go robić, to będzie ograniczona ilość amunicji. Co już zjebią totalnie, bo gra słynna z tego, że mogliśmy robić tak godzinami. Tutaj będziemy mieli nowy rodzaj przeciwników, których umiejętnością jest to, że się teleportują i nas atakują. O, tutaj nam pokazują, że stylish rank jest właśnie, że musimy wykonywać te super zajebiste ataki, żeby naładować poziom stylishu, żeby dostać więcej hajsu. Ale ja już o tym wiem! Puf! Haha! W momencie, kiedy on się tak wydziera, to właśnie nas zaatakuje. O, nie mogłem odskoczyć. Jak Boga kocham. Byłem zblokowany tym końcowym atakiem. Ha! Shotgunem w mordę. Nie mam tu jeszcze innych rodzajów broni, co mnie trochę smuci, ale w tym odcinku zdobędziemy właśnie... No, nową broń, co mogę powiedzieć. Trochę mnie smuci to, że daje się tak tam uderzyć. Niestety... O, właśnie przy końcu tego ataku... Woo! Przy końcu tego ataku właśnie nie mogłem w ogóle się ruszyć. Czasami trzeba dobrze rozplanować, czy dalej chcemy uderzać przeciwnika, czy może chcemy już no, zdecydować, że jednak tego nie zrobimy. Ale już jest, patrzcie, showtime, ha! Baby! Baby! Ho! O, właśnie. Na szczęście, jak jesteśmy w powietrzu, to oni nie są w stanie nas zaatakować, nawet jeżeli będą blisko nas. Uwielbiam to robić. Trochę ataków z tego i tyk, tyk, tyk i puf! Ha! O! Woo! Baby! Już po tobie! Będzie stylish! Zabity na stylishu chyba daje nam z 400. No i pięknie sobie tu poradziliśmy. Chociaż szczerze powiedziawszy, nie podoba mi się to, że wtedy daje się uderzyć. To na pewno zmniejszy nam trochę końcowy ranking. There are bloodstains on the floor. As if something was dragged to the other side of the curtain. No co ty? Tak, ilość krwi tutaj, która tutaj jest, to cię nie zaskakuje? O, mała zwiecha do 30 fpsów, ale to oczywiście emulator, nie miejcie mu za złe. Tak, wieża była pięknie pokazana w górę. Tutaj oczywiście są hajsik. Tutaj jest kolejna miejsce, w którym mamy 2000 hajsu. Wiecie, ja naprawdę znam tą grę na 100%, nie dziwcie się, że naprawdę tak nasuwam jak szalony. Tutaj hajsik oczywiście i tutaj mamy taki specyficzny rodzaj przedmiotu. Jest to kryształ czerwonych sfer, który jak będziemy atakować, to będzie się rozwalać powoli, ale będziemy dostawać z niego stopniowo coraz więcej sfer. Moim najlepszym sposobem ataku jest ciągle używanie tego ataku. Non stop. Bo wtedy jak najwięcej atakujemy i możemy jak najwięcej hajsu zdobyć. O właśnie, ten kryształ na końcu wydaje właśnie taki dźwięk, jeżeli został w 100% rozwalony. Znaczy w 100%, jeżeli większość hajsu z niego wyciągnęliśmy. Natomiast jeżeli, no, ominiemy tam z parę set właśnie sfer podczas atakowania go, to on zrobi taki demoniczny śmiech, taki Tutaj mamy statuatkę, która ma właśnie takie czerwone płomyczki. Jak możecie się domyśleć, ten miecz funkcjonuje z tą statuetką. I co tu jest właśnie za sprawa? Musimy wbić coraz to kolejne poziomy naszego stylish combo, czyli chyba tu do all right musimy dobić, żeby właśnie zgasły wszystkie płomyczki i wtedy dostaniemy specjalny przedmiot, jaką była niebieska sfera, którą wcześniej już tam podniosłem, a dokładniej fragment, bo cztery niebieskie fragmenty niebieskiej sfery sprawia, że dostajemy całą niebieską sferę i jeden taki pasek na górze zielony nam się zwiększa. To jest takie początkowe właśnie, dosyć proste, ale wierzcie mi, że będą właśnie takie statuetki, które będą wymagały od nas wbicia poziomu
Jakie to? Showtime, a nawet stylish. Tutaj mamy sekretną misję, jednak do niej nie wchodzę, ponieważ na pewno mi się nie uda, nie jestem jeszcze wystarczająco obcykany w broniach, które pozwoliłyby mi szybko załatwić tą sprawę. Jednak mogę was zapewnić, że postaram się większość sekretnych misji tutaj wykonać. Pamiętam, że w trakcie rozgrywki ominąłem misję 11, 12 i 6, z czego 12 pamiętam dobrze, gdzie była. Dobra, zamykam się, bo tutaj jest totalna epickość w zajebistości i badasowości. Podgłoście sobie muzykę. Chwilowe spowolnienie, ale to jest tylko faktem, że mamy tutaj nową lokację. I tak, moja metoda. Stoimy tutaj przy tej ściance i napieprzamy mordę pudla. Bo morda pudla jest właśnie najgorsza, zaraz dowiecie się czemu. Zwala nam na ryj sople. Pozdrowienia dla Artura. No kurde, to jest tylko nie to. Głupia szmato. Dobrze, zmień głowę. Stoimy tutaj przy boku, bo większość ataków dzięki tej ścianie będziemy mogli uniknąć. Na razie nie mamy podwójnego skoku, ale ja go prawdopodobnie zakupię w którejś tam misji. Napieprzamy głowę właśnie pudla, bo ona będzie jako pierwsza najgorsza, a te głowy będziemy rozwalać. O, pięknie, no dajesz, no. Kto by się spodziewał, że ten piesek tutaj nie trafi? No patrzcie państwo, aż mi go smutno. Lejemy go po mordzie głupiego śmiecia. To jest piesek partnerski. O, o, o! Głowę pudla, a szczerze chcę rozwalić pierwszą, bo im więcej życia mu spadło, tym będzie właśnie potężniejszy w swoich atakach, dlatego głowę pudla chciałem jako pierwszą akurat rozwalić. Nie, 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 fuck, 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 fuck. Ach, dobra. Wierzcie mi, że to jest dosyć ciężka sytuacja. Dobra, głowa pudla rozwalona, został tylko głowa Rottweilera. Mnie się wydaje, że to jest Rottweiler. Ugryźć chciałeś? No. On właśnie będzie cały czas tym atakiem nas atakował. Bo akurat atakiem się atakuje. Surprise, barcyk. Czasami właśnie wykonywał ten atak. Niestety on już za szybko będzie się cofać do tyłu, bo jest uwięzany tylko na jednym łańcuchu. Dlatego raczej nie będziemy w stanie go jeszcze tak sponiewierać po pyszczku. No ale już ma końcówkę życia, postrzelamy jeszcze trochę i po bosie. I będziemy mieli nową broń, tutaj spoiler. Co ty gryziesz tak? Co za niedobry pies? Zaraz cię wykastruję. Zacznę najlepiej od twojej głowy. Who knows? I'm not even sure myself. Regardless, you have proved your strength. I acknowledge your ability. Take my soul and go forth. You have my blessing. A dzisiaj powiem to tak jak deweloper dzisiejszych gier. Jeżeli chcesz uzyskać tą broń, kup najnowsze DLC za 999 zł.
weźmy tylko ten hajsik z przeciwnika i trochę się tym pobawię! Dziękuję bardzo. To jest zajebista broń i możemy zmieniać sobie w każdym momencie. Wyobrażacie sobie te kurde kombinacje, jakie teraz będę robić? To jest masakra, naprawdę. Dobra, idziemy dalej i po tej cutscence kończę ten odcinek. Kolejna dawka epickości za nami. I przed nami teraz. What's the hurry? Didn't you get an invitation? Lesbijka bez cycków. Ho, 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 ho. This just keeps getting better and better. Skoro mowa o lesbijce bez cycków, pozdrawiam Olgierda. Żarcik, żarcik, nie miej mi za złe. Teraz mi się przypomniało, że mam cię pozdrowić. No nie, tylko przez to, że czas był o 10. Do 10 minut jest A. Gdybym miał A, miałbym już tu S. Ladies and gentlemen, mostly gentlemen, what the fuck? Się pytam się, głupi czas. Dobra, w tym momencie jeszcze zapiszę sobie tutaj gierkę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, pa!